Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym nagraniu. Tym razem będę opowiadała o sznurach i funkcjach. Zapraszam. Pomijając fakt, że pomalowałam się jak jakaś bad bitch, to pamiętajcie chłopcy, że do munduru się nie malujemy. O Jezu. Pamiętajcie dziewczyny, że do munduru się nie malujemy. Ale ja jestem bez munduru, więc mogę być pomalowana. Jak zapewne część z Was wie, w harcerstwie istnieje szereg różnych kolorów sznurów i w ogóle... O, tego jest po prostu strasznie dużo, ale dzisiaj opowiemy sobie tylko o tych dwóch sznurach. Część z Was już pewno wie, co to są za sznury. Po prostu Wam o nich opowiem oraz opowiem Wam o stopniu ochotniczki oraz robicielki albo młodzika i wywiadowcy. Jak kto woli. Tak więc harcerstwo jest zbudowane trochę jak drabina. Po osiągnięciu pewnego levelu po prostu wspinasz się stopień wyżej. Nie tylko stopniem, ale i funkcją. I kolejną funkcją po takiej szarej szeregowej jest oczywiście podzastępowa, a następnie jest zastępowa. Tak naprawdę te dwie funkcje się równoważą, ponieważ podzastępowa jest do tego, żeby pomagać zastępowej, a we dwie, jak wiecie, co dwie głowy, to nie jedna, bla 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 bla. Tak więc szeregowa nie ma sznura, jest to po prostu pusty mundur, pusty lewy pagon. Sznur podzastępowej można nosić w różny sposób. Jest to albo szary sznur noszony spod ramienia, albo z ramienia, albo brązowy sznur z ramienia, tak jak to było u nas w drużynie. Jednak było to na tyle dziwne, że jak pojechaliśmy z zupełnie osobnym środowiskiem niż to, do którego należy moja drużyna, chłopcy z drużyny, która była razem z nami na obozie, się pytali: co ty? Jesteś nadzastępową? Więc staramy się chyba od jakiegoś czasu u nas nie robimy czegoś takiego, że podzastępowa ma brązowy sznur z ramienia. Tak więc następnie jest funkcja zastępowej i uwaga, uwaga, spotkałam się z tym, że zastępowa nosi brązowy sznur z ramienia, co jest dla mnie już troszkę... Halo, regulamin, knock knock. No wiecie, no, co drużyna to zwyczaj. Brązowy sznur nosi się spod ramienia. Oczywiście zaczepiamy tak jak każdy sznur o lewą kieszeń, lewy pagon. Wszystko gra. Tak jak powinno być. I słuchajcie teraz stopnie. Jak wiecie, do drużyny harcerskiej wstępuje się nie mając stopnia. To się wtedy w książce... jakiej książce? W planie pracy pisze się... imię, nazwisko, wiek, szkoła. Bez stopnia. I tak naprawdę to nie jest nic złego, chociaż harcerka po pierwszym obozie powinna już mieć zamkniętą ochotniczkę, a harcerz po pierwszym obozie powinien mieć zamkniętego młodzika. I właśnie, słuchajcie, w wieku 13 lat już powinna być otwarta tropicielka albo powinien być otwarty wywiadowca. To nie jest tak, że mając ochotniczkę nie można być zastępową, nie. To zależy od odpowiedzialności harcerki, od tego, czy kadra stwierdzi, że harcerka jest na tyle odpowiedzialna, że jest w stanie wziąć pod opiekę na przykład 5-11-letnich dziewczynek. Dobra, i od razu wyjaśniam, w jaki sposób oznacza się stopnie na krzyżu harcerskim. I uwaga, uwaga, stopień oznaczamy na krzyżu. Pierwszy krzyż jest bez wybitego stopnia, a drugi krzyż ma wybity stopień i jest to stopień tropicielki albo wywiadowcy. Tak więc, jak już sami wiecie, i stopnie, i funkcje są w drużynie bardzo ważną rzeczą. Słuchajcie, jeszcze krótkie info ode mnie do zastępowych i podzastępowych. Drodzy harcerze, drogie harcerki, jesteście w najpiękniejszym po prostu momencie swojego życia. Bycie funkcyjnym właśnie, posiadając szary czy brązowy sznur, to jest po prostu najpiękniejszy czas ever i wspominam go z bananem na buzi, ponieważ to był najpiękniejszy czas mojego życia i wtedy tworzą się największe przyjaźnie, rośnie zaufanie do drugiego człowieka, no po prostu ma się najlepsze wspomnienia i na przykład ja do tej pory, tak już nosząc ten sznur, o którym będzie w kolejnym nagraniu, jak patrzę na moje harcerki, które kiedyś były małe i na moich pierwszych zbiórkach skakały mi po ławkach, a one teraz same noszą ten sznur, który ja nosiłam, jedna z nich ma w ogóle mój sznur funkcyjny, to serce rośnie i łezka się w oczku kręci, że
te dzieci też rosną, no i właśnie to jest coś niesamowitego i słuchajcie, nie bójcie się być zastępowymi, nie bójcie się być podzastępowymi, nie bójcie się brać odpowiedzialności, po prostu róbcie to mądrze i słuchajcie, trzymam za was kciuki i za wasze zastępy. Tak więc to już by było na tyle z tej strony, dziękuję wam za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że obejrzeliście dwa poprzednie, bo już są dwa, rozumiecie? Dwa poprzednie. Zapraszam was do kolejnych, które już za chwilę będą się pojawiać i będą one już jednak nie następne, ale jeszcze następny będzie z dziwnego otoczenia. Na pewno się skapniecie o co chodzi, pojawi się też inny filmik tłumaczący dlaczego w takim, a nie w innym miejscu się znalazłam. Nie bójcie się, wszystko będzie jasne. Zachęcam was do oglądania właśnie innych filmików też, vlogmasy są na kanale i w ogóle zapraszam was na mój drugi kanał. A na razie do zobaczenia w kolejnym filmiku i czuwajcie w uśmiechu.